W Opolu na ulicy Grudzickiej gościliśmy już raz u kolegi Jerzego Koźlika, ale byliśmy wtedy w sklepie. Teraz jesteśmy na terenie, gdzie ma gołębniki swoje. Tu właśnie go przed chwilą widzieliśmy. Pokażemy najpierw gołębniki, a tu kolega właśnie Jerzy Koźlik chodzi teraz wśród gołębi. Dzisiaj trafiliśmy na okres, kiedy kolega Jurek paruje te gołębie i zobaczymy właśnie, jak on to się odbywa i co tam też dokładnie robi. Tu właśnie mamy kolegę Jerzego Koźlika, który jest teraz w trakcie parowania gołębi. Pokaże nam teraz swoje tutaj woliery, widzimy piękne. O, jakiś gołąbek lata to twój? Ten, co siedzi na dachu? Ten czerwony? O, czerwony, który wyskoczył mi przypadkowo, to jest muromancy gołąb. Aha. Tu widzimy, do lotu nie są za ciekawe warunki, gdyż tutaj widzimy, wszędzie wokół są linie wysokiego napięcia, druty i bloki. Zdarzało się już kilkakrotnie, prawda, że gołębie się uderzały w te druty. Tak między innymi kolega stracił tego szali chyba, co mamy na zdjęciu. Moja zmora. Nie ma problemu jaszczębia, jest problem z drutami. Napięcia. No właśnie, no tu widzimy, jak gołąbek sobie wchodzi. O. Tak, widzimy. I tutaj popatrzmy na woliery, jak wyglądają gołąbki. Tu są jakie gołębie? Samiczki od wdowców. Tu widzimy, wszystko jest na ruszcie. Ruszcie jest około 20-30 cm ponad ziemią. Tu mamy karmiki. W karmikach proszę zwrócić uwagę, koledzy, na plastikowe wkłady. Jest to dość istotna rzecz, gdyż obecność tych wkładów zapobiega pleśnieniu, pokrywaniu się pleśnią i innymi bakteriami też wnętrza karmików. Teraz jesteśmy w gołębniku z wdowcami, odstawionymi tutaj przez kolegę Jerzego. Jakie to są gołąbki, jakich raz, to może nam kolega już sam powie. Dobrze? Jest to grupa wdowców, która jest przygotowana do następnego sezonu lotowego. Jest ich tutaj 24, podzielone w dwóch przedziałach po 12 sztuk. Także przepełnienia żadnego nie ma? Przepełnienia nie ma, jest to jeden z przedziałów. Kolejne przedziały są w dalszej części. Widzimy, jak cela wygląda też. Właśnie. Jakich ras to są gołębie tutaj najczęściej? No tutaj gołębie, przede wszystkim to są gołębie pocztowe. Wyselekcjonowane przez długoletnią pracę hodowlaną. Baza tych gołębi, głównie gołębie Jansen, dokrzyżowane gołębie Bulemansa Fabry, ostatnio Wandajka Kopmana. I Engelsy te. Także cały czas jest selekcja i nie rodowód akurat jest dla mnie istotny, ale wynik lotowy. Tak, a w wynikach lotowych świadczy wysokie loty, które nawet w tym roku, no lokaty, które zdobyły gołębie. No, przypomnijmy, że w Budapeszcie tam były, jak się okazuje, dwie wystawy. Jedna się nazywała kontynentalną, europejską kontynentalną wystawą gołębi. To była pierwsza wystawa tego typu. I tam zdobył kolegi Jurka z wynikiem, z koeficjentem 0,826, ten gołąb, który w Polsce był pierwszy, tam również był pierwszy na tej wystawie. I była też trzecia wystawa gołębi Europy Środkowej, gdzie również zdobył pierwsze miejsce. Także widzimy, że loty i wyniki tych gołębi potwierdzają ich wysoką jakość. A tutaj w Polsce w tym roku w oddziele i w okręgu jak latałeś? No w oddziele w mistrzostwie gołębi dorosłych, w tym mistrzostwie tradycyjnym zająłem drugie miejsce. Natomiast w kategorii A, B i D wygrałem. Natomiast w lotach gołębi młodych w oddziele wygrałem. De facto w Polsce jestem na 42 miejscu. W kategorii gępę. W kategorii GMP młodych, tak, oczywiście, tak. Olimpijskich, także wyniki świadczą cały czas o poziomie tej hodowli. Na poziomie jeszcze tak, tylko powiedzmy jeszcze, że kolega lata w oddziale 0262 Opole, tak? Opole 2. Opole 2 i tutaj jest ilu hodowców w oddziele? No w oddziale jest 140 hodowców. Są bardzo mocne nazwiska, to może powiemy jakichś kolegów, którzy są rywalami twoimi. Nazwiska bardzo mocne. Wymieńmy Dziębę, wymieńmy kolegę Kardelę, kolegę Kulika, kolegę Blajka, kolegę Basiagę, Makowski i tak dalej, i tak dalej. No niestety jest tu hodowców. Jest z kim rywalizować. Cała grupa, także... Jest kim rywalizować. Dobrze, teraz przejdziemy może do kolejnego gołębnika, bo tutaj jeszcze, powiedzmy, tutaj jest, zobaczmy koledzy, jest gołębnik z podłogą drewnianą, natomiast w innych gołębnikach będzie to inaczej. Akurat w tym przedziale 12 gołębi młodych, rocznika 2011, praktycznie to są wszystkie gołębie, które na 7 wkładań zdobyły 7 konkursów, między innymi tu jest ten zwycięzca u góry. Tam się prezentuje w tej... Pokażmy to, jak wygląda, nie na, tylko na zdjęciu, ale też na filmie, jak się rusza. Ten gołąb, który zdobył właśnie te nagrody w Budapeszcie.
Tu de facto akurat mamy na wylocie najlepszego lotnika oddziału, ale w konkurencji punktowej. Tak. Nie koeficjentowej, a punktowej. Też na 7 wkładań zdobył 7 konkursów, z tym, że najgorszy konkurs przy ponad 4000 gołębi to jest 68. Tak, że wszystko jest w pierwszych 68 gołębiach. Tu widzimy go, jak sobie chodzi ładnie. Teraz te gołębie są zamknięte, ale nie, tu mają wyjść możliwość, tak? Nie wychodzą. Nie, wyjście nie. Tutaj także widzimy, jeszcze raz zwróćmy uwagę, jak wyglądają cele. Nie ma tu przepełnienia, jest 12 gołębi tylko. Tutaj widzimy, podłoga jest na ruszcie. Ruszcie jest około 30-40 cm nad ziemią. I tak to wygląda. Tutaj też jest 12 gołąbków. Też 12 gołąbków. W każdym przedziale jest 12 gołębi. Tak, nie ma żadnego przepełnienia. Jest 16 cele, ale 12 gołębi. Rozumiem. A tutaj co za gołąbki są? No to są gołębie już starszych roczników, oczywiście też pewna grupa przygotowana do wdowieństwa totalnego. A teraz chcesz parować, zdaje się, tak? No praktycznie przymierzam się, symuluję różne kombinacje par. Przeglądam to po prostu pod względem budowy, pod względem pochodzenia, pod względem wyników lotowych. Także powoli śniegi topnieją, więc się trzeba do tego... Mrozy odpuściły, to już jest lepiej. Tutaj przechodzimy dalej, widzimy gołębie. Gołębniki są jeden boks za drugim usytuowane. Wszędzie jest po 12 gołębi. Tak. Tu widzimy. Tu mamy taki ciekawy karmik na dole, tak? Co tak, to jest? To jest dodatkowy karmik. Później, kiedy... A kiedy go wykorzystujesz właśnie? Już jest samo wdowieństwo w gołębniku, to ten karmik ze środka... Pokażemy, tu się podnosi. Ten karmik ze środka się wynosi i karmione są tylko tam. Po prostu nie ma zbędnych ziaren tutaj rozsypujących się po podłodze. Akcesorii na obsadce. Tak. Widzimy. Tu kolejne gołębie. To czy, ten, tak, czy to jest Zorro? Coś Zorro twojego słynnego? To jest Zorro, wnuki Zorro to jest. Tu widzimy właśnie. Bardzo fajnie, latał w tamtym roku 11 wkładań, 11 punktów. To jest bardzo charakterystyczny gołąb, rozpoznawalny w Polsce. Dużo zdjęć z nim jest, różne produkty mają na okładce go, kalendarze. To widzimy. Przejdziemy dalej. Cele widzimy, są wszędzie podobnej konstrukcji. Tu jest na ruszcie zrobiony. O, przejdziemy dalej. Tak. To jest takie pomieszczenie gospodarcze. Tu mamy przedział, gdzie zimują wdowy, samiczki. Idziemy. Służy to również jako gołębie później w trakcie sezonu ratowego. Stąd mają wyjście na wolierę. Tak, przedział w dół, tak? Aha, stąd jeszcze może mogą sobie te gołębie wyjść na wolierę. O. Tu sobie siedzą te gołąbki. Są te woliery, które widzieliśmy z zewnątrz. Są wloty tutaj usytuowane, one są teraz zamknięte. Siodełka, na których siedzą gołąbki. O, tak to wygląda. W suficie jest przezroczysty dach. No, tu widzimy kolejne gołąbki, siedzą podobnego typu karmiki jak w poprzednim boksie. No. Dobrze. Teraz. Tutaj właśnie, koledzy, mamy tego gołębia, który zdobył te pierwsze nagrody, o których mówiłem na wystawie w Budapeszcie. Tu mamy jego z kotylionem, który tam uzyskał, jak również dwa dyplomy. Tu możemy się przekonać, jeden jest za kontynentalną pierwszą wystawę gołębi w Budapeszcie, a drugi dyplom jest za pierwsze miejsce na wystawie, która była klasyfikowana jako trzecia wystawa gołębi państw Europy Środkowej. Także tutaj widzimy tego gołębia z hodowli Jerzego Koźlika, który zdobył te tytuły. Wcześniej gołębie z hodowli kolegi Koźlika brały też udział w lotach ze wspólnego gołębnika. Tutaj mamy właśnie dyplom taki z Chin. No niestety nie przetłumaczę Państwu, ale z tego, co tu tylko widzę, to jest, był 247 gołębiem na 3488 gołębi, które brały udział w tamtym locie. A skąd się lot odbywał, niestety no nie powiem, bo tego języka jeszcze się nie nauczyłem.